Człowiek pracuje w trybie PID. Aktualne parametry 4 sekundy, 2 minuty 24, czas przerwy i obroty dmuchowe 320 impulsów. Temperaturki cała 57. Będą serwis, parametry mocy, minimalne podanie 2 sekundy, maksymalne podanie 6 sekund, minimalna przerwa 60 sekund, maksymalna przerwa podajnika 250 sekund, minimalny wentylator roboczy 3%, maksymalne to są procenty. 36%, minimalne obroty 99, impulsów maksymalne 500. I maksymalna temperatura spalin 160. Specjalnie mam ograniczoną moc kociołka w PID, dlatego że mam taki ekogroszek, który nie lubi mocnego nadmuchu, ale lubi powolny i długi nadmuch. Dlatego mam maksymalnie wentylator ustawiony na 36%, gdzie mogłoby być mocniej. Około pół zbiornika węgla zużyta. Stan kociołka po tygodniu pracy już jest trochę brudny, oblepiony taką sadzą, proszę widać, to jest po tygodniu pracy. Palenisko po tygodniu pracy, kółeczka trochę już jest pobrudzona, palenisko od dołu. I popiół niezbyt dobrze wypalony, no ale tak jakoś wychodzi. Kociołek po wyczyszczeniu nie jest idealnie, ale jest. Palenisko po wyczyszczeniu. Kociołek już odpalony jest w PID. Pracuje. Szamot. Cegiełki szamotowe na drzwiczkach też są. I palnik, deflektor od dołu. Pojemnik na popiół czyściutko jest wyczyszczony. Kociołek zbiera się do pracy. Rozruch po czyszczeniu zaczyna przyspieszać, 51% dmuchawa. Tygodniowy urobek do około 10 kg. Szukałem złota, ale nie ma. Są tylko niedopalone węgielki i kamyczki. Kociołek nie pracuje idealnie, ponieważ jak widzimy, są różnego rodzaju grudy. Gdyby pracował idealnie, byłby po prostu tylko pył. Po tygodniu pracy. Zużycie od 16 października do 18 listopada, 33 dni, wyszło mi zużycie 310 kg. W pierwszej kolumnie to są temperatury średnie w dzień i w nocy. Kociołek się ładnie rozpalił. Aktualnie palę dwoma typami ekogroszku, jeden to sztygar z Kazachstanu, który się super szybko, fajnie pali, i drugi gminny, ciężki, tak jakby z kamienia, bardzo słabo się pali, wolno. On wymaga małej ilości powietrza, ale cały czas, jak tylko jest większa ilość powietrza, zaczyna żużlować.
To tyle, pozdrawiam.